Musimy nagrać jakiś zaległy odcinek. Dobra, a więc zaczynamy przygodę z FC24. Zobaczmy, co jest w sezonie. No, to są zadanka za expa. Okej, dobra. Są zadania za expa. Year of the Dragon. Mamy... dobra, nie wymowię tego nazwiska. Lea Karolina Wilhelmsdottir. Nie wiem, jak to się wymawia, to nazwisko. Ale ma 4x4 na prawej pomocy. Okej. Jest Daily Play, jest Crafting, który jest dobrze wam znany. Crafting. Za level pierwszy są maskotki. Nie gadaj, że za level drugi jest tylko exp. No chyba wy se jaja robicie. Dobra, ale fajny pomysł, że w tym sezonie wymyślili coś z maskotkami, bo to jest mega fajne. Za level czwarty mamy paczkę 2x8, 1+. I mamy Merlina, który ma 3x3 niestety. Ma PlayStation Plus ze wrzutkami. To jest pierwsza jego wersja specjalna. On ma kartę srebrną świecącą się, ocenioną na 73. Czyli tak zwaną Silver Card Rare. Dobra, nie masz. Kolejne maskotki. Kolejna paczka 2x8, 1+. O, 8. 2x8, 2+. Teraz paczka. Kolejna maskotka. O, Musa za level 10. Yunus Musa. On ma PlayStation Plus do długich podań. 4x3. Jest AC Milanu. No. Szkoda, że 3 słabszej nogi, bo byłby fajnym grejkiem. O, za level 12, jakbym miał do wyboru maskotkę, to bym wybrał tą Manchester City Goat. Za level 11 2x8 3+. Za level 13 3x8 3+. Okej. Za level 15 sam exp albo 8 5+ × 7. Oh my god. Za level 14 kolejna maskotka. O, tu są paczki. 8 4+ × 2. 2x8 4+ za level 16. Za level 17 rzadki piłkarz 8 5+. Kolejne maskotki. Za level 19 4x8 4+. Za level 20 10x85+. Lub 4x87+, za level 20. Za... kolejny level to są maskotki, paczka rzadkich piłkarzy, paczka za 50k, paczka 5x84+, za 23. Za 24 mamy tak 3x85+, za level 25 mamy 3 opcje. Thunderstruck, Figo, 90. Potem mamy tak. A nie, ja już wiem, dlaczego te pola są odsłonięte. Bo to są piki. To są piki. Dobra. Albo paczka 8 4+ × 20. Jakby zdradzę wam, że to jest pik z kartą fantazy, która będzie... to będą karty z eventu Food Fantasy, które się pojawią być może za tydzień. To jest następny event, przez który musimy przebrnąć. Zobaczmy drużyny.
Druga drużyna ikon, bo te ikony są ciekawe. Puyol, Gattuso. Nedved 100 tysięcy. Proszę bardzo. Zidana nie ma na rynku. Smith 600 tysięcy. Nie wiedziałem, że Rivaldo kosztuje 1 300 000. Puyol 300 tysięcy. Co ty gadasz? Gattuso 165 tysięcy. Beckhama nie ma na rynku. Zico nie ma na rynku. Kurde. Ale ten Rivaldo wygląda ciekawie. Szkoda, że on ma SPO. To bym musiał zmienić formację na ewentualnie 4-5-1. Jak się oczywiście uda. Na prawą pomoc dam Traore. No dobra, coś się wyklepie. Ale na SPO nie mogę nikogo wrzucić z mojego składu. Ale żeby Zidana nie było na rynku, to trzeba się naprawdę postarać. Żeby tak zepsuć, nie? 5 na 5 Zidane. 5 na 5 Zico. 4 na 5 Nedved. No, fajne karty. No, tylko że 3 na 3 mają ten Gattuso i Puyol. Ale nie wiedziałem, że Puyol kosztuje 300 tysięcy. Diogo Jota 4 na 5. Wow. No, Nico Williams też ma 5 słabszej nogi. O kurde. Dobra, teraz sprawdzę drużynę. Future Stars 2. Jest w paczkach Basia, Palmer, Paraluelo 1 030 000, Basia 3 miliony. Co? Prawie 3 miliony Basia. 3 200 000 Zaire Emery? Co ty gadasz? Nie. Mukoko 800... Nie. Palmer 5 milionów. Co ty gadasz? Højlund prawie 400 000. Luis 370. Nico Williams 600 000. O fuck. No Pacho... Diakite, Nets, Letizier, to są karty Foder i Olise 156 tysięcy, Zirixi 480 tysięcy, a jeszcze miałem sprawdzić drużynę Team of the Week numer 2. What you, Haaland 400 tysięcy. O, jest Declan Rice 22 tysiące. Kolejny inform Theo Hernandeza. To jest niemożliwe. Theo już ma trzeciego informa. Stanway 20 tysięcy. Jest Cometti. Jest Mateo. O, jest Vinicius. W końcu pierwszy inform. 1,8 miliona, ale Haaland 400 000. Jest niemożliwe. Dawid Koszta, Mata. Jest Zakaria. No myślałem, że coś będzie ciekawszego. No Akrobatika ma Haaland, a Quickstepa ma Vini. Myślałem, że Haaland 93 w informie będzie więcej kosztował. A nie, takie prawie 500 000. A Vinicius prawie 2 miliony. To jest niemożliwe. Zobaczmy, jakie są aktywne SBC. Bo widziałem Hemp. SBCs, Active SBCs.
Zobaczmy. Pixing Form Motion 3+. O, jest. Loren Hemp. 5 składów, 500 000 monet. Ćwierć miliona Diogo Jota. 4 składy. Okej. O, Matias Zule. Tylko 36K niestety. Player of the Month Denis Undaf. 47 000. Rodrigo De Paul. 200 000. To jest zaś jakaś specjalna karta. 200 000 Rijkaard. Taki mecz, taki pik, 72 000, 73 000. Pik 80+, spokojnie. Amir Richards. To jest 36 000 warty zawodnik. Okej, teraz wymaga dwóch składów. Pix Hero. Pedro Neto. 80 000. 300 000. Szewczenko, Food Fantasy, jakie kurde, Food Fantasy, Boże. Future Stars. 85+, paczka. Claudia Pina, widziałem. Player of the Month, Vlachowicz. No jest Tevez, dobra. I tu nie ma ciekawszych zawodników. To jest niemożliwe. Jeszcze musimy zerknąć do ewolucji. Bo też zapomniałem z tego nagrać odcinka. Jest Akademia Future Stars pomocników. Ale... no, do 89 overalla, a nie do 90, szkoda. Uhu, jest fajna ewolucja. Future Stars, right back power up. To jest akademia, co ty gadasz, że do 88 jest ta ewolucja. Attacking midfielder. O, Rapid z plusem. Będzie miał upgrade do sztuczek. Super. Skip będzie oceniony na 90. Okej. To zobaczę te dwie ewolucje, czyli FS Attacking Midfielder i FS Right Back Power Up. Overallowo plus 4, więc super. Dodatkowy playstyle plus ze wślizgami, co jest fajne. Overall plus 3, podania plus 4, obrona plus 3, agresja plus 5, stamina plus 5, siła plus 2. Overall plus 1, tempo plus 3, dribbling plus 3, wytrzymałość plus 3, siła plus 4 i dodatkowy playstyle plus ze wślizgami. Ej, to jest tylko... to jest tylko jeden challenge na to. What the fuck. Zagraj 2 mecze dowolnie. Oraz wygraj 2 mecze. Ile te ewolucje? Nie gadaj, że ta ewolucja jest darmowa. Ta ewolucja jest darmowa. A mogę użyć prawych obrońców. No to bym wziął Risa Jamesa, którego mam w składzie. To jest niemożliwe.
że ewolucja z prawymi obrońcami jest darmowa, a z atakujących pomocników z SPO chyba za pieniądze. Chyba za jakieś 75 tysięcy czy coś takiego. Dobra, zobaczmy jakie grajki są. Aha, niechcący nacisnąłem na panią Alex Scott. Dobra, chcę zobaczyć graczy, których można wrzucać pod ewolucję typowo. Ona Batie Di Lorenzo, DeMarco Neville, okej. Aha, jednak Chrisa Jamesa nie mogę wrzucić. Super. Carvajala mogę wrzucić. No mogę wrzucić Pedro Porro w ewolucję, ale szkoda, że nie mogę Risa Jamesa, bo by tak śmigał. No nie ma nikogo ciekawego z Premier League, tylko właśnie Pedro Porro, najwyżej oceniony do ewolucji. I on będzie miał wtedy overallowo 85. Czy zastąpi Risa Jamesa w składzie, jak będę go ewoluował? Raczej tak. Bo nie wymyślę nic innego. Dobra. Czyli musimy zboostować naszego SPO. Upgrade do sztuczek. Aha, ewolucja kosztuje 100 tysięcy monet i 500 FIFA pońców. Overall plus 2, podania plus 2, fizyczność plus 4, zwinność plus 5, równowaga plus 5 i reakcje plus 5. Overallowo plus 1, tempo plus 2, strzelanie plus 2, podania plus 3, zwinność plus 12 i równowaga plus 8. Overallowo plus 1, słabsza noga plus 1, skillsy plus 1 i reakcje plus 5. Playstyle plus rapid i dodatkowy playstyle press proven. Ok, 3 challenge do każdego z leveli. Oh fuck. Te 4 wyzwania, te 3 pierwsze wyzwania są proste, ale o kurde, jeden fałszyk. Co ty gadasz? Ale niestety za level 2 challenge pierwszy muszę zagrać 3 mecze w Rivals. Za level 3 tak samo. I teraz level 3 challenge 3. Strzel jednego gola volejem. Co ty gadasz? Nie. Dobra, jakich grajków mogę użyć? SPO, co nie? No to tak. No właśnie nie mam nikogo ciekawego do tego, żeby wrzucić. O, McAllister, ale będzie miał boost do tempa ile? Boost do tempa. Ile będzie miał do tempa? Uuu, tylko 2. Więc McAllister chyba... On będzie oceniony na 86, ale będzie miał 72 tempa. No to raczej nie zastąpi tego. Albo Havertza mogę wrzucić. Będzie miał 80 tempa, będzie oceniony na 86, będzie miał 5 na 5. A zapomniałem, że ewolucja jest za monety. Ja pierdziele. Ani Mount, ani Paketa nie mogą, bo będą mieli za mało tempa. 74 tempa będą mieli panowie. Ale Kai Havertz będzie miał 5 na 5. Overallowo 86. 80 tempa, więc fajnie.
No, te ewolucje z Akademii są darmowe. W tej ewolucji podwójny boost do słabszej nogi. Ja pierdzielę. Nie, no dobra, to jest posrane, nie? No to musiałbym squeakselować albo wystawić na rynek transferowy Risa Jamesa i ewoluować Pedro Porro. Niestety. A więc, moi drodzy, muszę się z wami pożegnać. Ten odcinek, jaki oglądacie, to będzie ostatni odcinek z FC24. Jak będzie gra, dam wam znać. I być może będzie więcej odcinków z aplikacji FC24. I wracam do GTA. Wracam do GTA. Będą GTA w wersji PSP, typu GTA LCS i GTA VCS. Liberty City Stories, Vice City Stories. Będą takie serie fabularnie grywane. Więc, moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.